Muszę Wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie dla mnie bardzo ciężki do nagrania i to nie ze względu na grę, o której będę mówił, a ze względu na swego rodzaju ćwiczenie samokontroli, które nakręcił mi, nadał mi jeden z moich widzów. I co ciekawe, on prawdopodobnie w ogóle nie wie, że takie ćwiczenie mi w cudzysłowie narzucił. I w zasadzie to nie tylko dzisiejszy odcinek, ale każdy kolejny. Jakie to ćwiczenie? Dam Wam znać pod koniec materiału, czy udało mi się je zrobić, a Wy spróbujcie sami wpaść, o co chodziło. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam Wam, co myślę o grach planszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. Dziś będziemy rozbudowywać 15-wieczne miasto w grze Ragusa. Autorem gry jest Fabio Lopiano, wydawcami Braincrack Games i Capstone Games. I mamy tutaj polski akcent, ponieważ ilustratorem Ragusy jest Bartek Roczniak. Tego egzemplarza nie podesłał mi wydawca. Ten egzemplarz zdobyłem na Mathandlu. Nie na tym ostatnim, ale na tym, który był na początku 2020 roku. Zatem zapytacie, czemu Gambit chcesz nam opowiadać o grze, której nie dostałeś od wydawcy i nie musisz robić? A to dlatego, że o ile wiem, Ragusa pojawi się po polsku. Polskim wydawcą gry Ragusa będzie Fishbone Games, ci sami ludzie, którzy stoją za Maracaibo i którzy też wydadzą Wenecję. I dlatego chciałem Wam o Ragusie opowiedzieć, żebyście wiedzieli, czy warto wspierać polskie wydanie tej gry. W Ragusie będziemy rozbudowywać miasto. Będziemy stawiać budynki na mapie przedstawiającej swego rodzaju miasto z obrzeżami. Będziemy zbierać surowce, będziemy wykonywać akcje, będziemy handlować, a będziemy robić różne ciekawe rzeczy. Jak to wygląda? Za chwilę pokażę Wam przy stole. No a potem wrócimy tutaj i postaram się powiedzieć Wam, co mi się w tej grze podoba, a co mi się nie podoba. Zatem zapraszam. Moi drodzy, oto właśnie Ragusa, gra o rozbudowie 15-wiecznego miasta. Każdy z graczy wciela się tutaj w budowniczego, który będzie ustawiał sobie budynki na tej mapce, rozbudowując miasto, zyskując zasoby i wykonując pewne akcje. Każdy z graczy otrzymuje w takim oto gustownym pudełeczku swoje zasoby. Otrzymuje domki, które będzie ustawiał na planszy, otrzymuje bramy, które również będzie mógł ustawiać na planszy, otrzymuje też planszetkę, tu pokażę może innego gracza, planszetkę, na której będzie zaznaczał posiadane towary, czyli wino, olej i to są chyba sztaby srebra. A do tego otrzymuje również specjalne karty, którymi będzie zaznaczał na tej planszetce w tych miejscach liczbę posiadanych zasobów. I te zasoby to winogrona, oliwki, ryby, drewno, ruda srebra oraz kamień. Jak gramy? Bardzo, bardzo prosto. W swojej turze gracz bierze jeden ze swoich domków i ustawia go na planszy na jednym z tych takich pionowych pól. I dzięki temu będzie albo dostawał zasoby, albo będzie mógł wykonać jakąś akcję. Plansza jest podzielona na dwa regiony. Region wiejski i region miejski. Ustawiając domek w regionie wiejskim, będziemy zyskiwali dostęp do zasobów, czyli do drewna, do kamieni i do tego, co do tej pory wymieniłem. Ten dostęp będziemy oznaczali właśnie tymi kartami. Na przykład stawiając domek tu, zyskuje dostęp do wszystkich zasobów znajdujących się na heksach sąsiadujących z tym domkiem. A więc do tego drewna, do tej rudy srebra i do tego kamienia. I zaznaczam to w taki oto właśnie sposób, że biorę swoje karty. To jest drewno. Mam jedno drewno. Tutaj powinienem tak to podłożyć.
Co tam miałem? Jeszcze jeden kamień. Każdy surowiec ma swoją kartę ze swoim obrazkiem. To jest jeden kamień i jedna ruda srebra. Mam zasoby. Postawiłem swój domek. Jest super. Domki stawiamy w zasadzie tam, gdzie chcemy. Są jednak pewnego rodzaju zasady, których należy się trzymać. Po pierwsze, aby postawić domek w obszarze wiejskim, musimy mieć tyle zasobów drewna, ile domków, na ile naszych domków będzie stało przy danym heksie po postawieniu tego nowego. W tym przypadku muszę mieć jeden drewna. Co ciekawe i może być czasami troszeczkę uciążliwe w zapamiętaniu, oczywiście na początku nie mam drewna, a muszę wybudować. Można jakby zapłacić, czy też na poczet tego wymagania, można użyć drewna, do którego zdobędziemy dostęp po wybudowaniu domku. Nie jest to może zbyt intuicyjne, no ale tak jest. Co więcej, nie płacimy tych zasobów. To znaczy, stawiając tutaj domek, nie płacę jednego drewna, ja muszę je po prostu mieć. A co więcej, te, że tak się wyrażę, te rzeczy nie są sumaryczne. Znaczy, stawiając domek tutaj, muszę mieć dwa drewna, bo na tym heksie potrzebuję dwóch drewna, bo to jest mój drugi domek. Na tym heksie to jest mój pierwszy domek, więc potrzebuję jednego drewna. To nie jest w sumie trzy, to są cały czas dwa drewna, bo bierzemy tylko tę najwyższą wartość. Natomiast budując w obszarze miejskim, muszę mieć kamień. To samo, ta sama zasada, muszę mieć tyle kamienia, ile domków w sumie będzie stało po ustawieniu tego nowego przy danym heksie. Cała zasada. Oczywiście, jeżeli budujemy na skraju miasta, to musimy mieć zarówno drewno, bo budujemy przy heksie wiejskim, jak i kamień, bo budujemy przy heksie wiejskim. I teraz, co nam generalnie daje to budowanie? Jak już powiedziałem, budowanie na wsi daje nam zasoby, budowanie w mieście daje nam dostęp do wykorzystywania różnych akcji. Akcji, które pozwolą nam zamieniać zebrane zasoby na produkty, a może nie tyle zamieniać, co pozwolą nam uzyskać różnego rodzaju produkty w oparciu o to, ile mamy zasobów, bo tych zasobów nigdy nie wydajemy. Mamy je i na tej podstawie coś dostajemy. Na przykład tutaj z winogron będziemy produkować wino. Bazując na tym, ile domków mamy tutaj, razy ile mamy winogron, dostaniemy ileś tam wina. Tu będziemy robić olej. Tutaj będziemy robili sztaby srebra. W tych dwóch miejscach będziemy budować specjalne struktury. Będziemy budować mury, które są takimi ogólnymi rzeczami, albo będziemy budować bramy. I te mury będziemy sobie stawiać wokół miasta. Postawienie murów w ogóle będzie dawało nam punkty, a postawienie tych murów jeszcze w obecności naszych domów będzie dawało nam dodatkowe punkty. Będziemy też mogli stawiać bramy też naokoło miasta, przepraszam, tak powinna stać. Te bramy na koniec gry dadzą nam możliwość zebrania dodatkowych punktów za najdłuższe ciągi murów połączonych z naszym kolorem, z naszymi domkami, bądź też bramami. Rektor's Palace, czyli Pałac Rektora, pozwoli nam dociągać nowe karty celów. Na początku gry każdy gracz dostaje kartę celu, właściwie dwie karty celów, z których będzie wybierał jedną. W Pałacu Rektora można dobrać kolejną i mieć cel, za który na koniec gry dostaniemy dodatkowe punkty. Katedra to miejsce, dzięki któremu na koniec gry dostaniemy dodatkowe punkty za zestawy towarów, które uda nam się wyprodukować. Wharf, czyli nabrzeże, pozwala nam sprzedawać nasze towary, sprzedawać, czyli już będziemy je tracić, za punkty po cenie rynkowej, która jest na różny sposób tutaj
ustalana. Tak zwany fishmonger pozwala nam na uzyskiwanie punktów w oparciu o to, ile mamy zasobu ryb. I w końcu market, czyli rynek, pozwala nam kupować statki. Kupowanie statków daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, natychmiastowe punkty zwycięstwa nadrukowane na każdym statku. Do tego jakieś zagraniczne towary, za które być może będziemy dostawali punkty dzięki naszym celom. Do tego statki wpływają na ceny towarów. Kupując ten statek, obniżamy cenę wina o 1, ale kiedy wejdzie nowy statek, to ten statek najpierw podnosi cenę, ten podnosi cenę wina o 2, a następnie odwracamy i mamy pewnego rodzaju jakiś tam statek do następnego kupienia. I tak wystawiamy sobie te domki, co jest ciekawe i dość istotne, jeżeli chodzi o obszar miejski jeszcze. Bo w obszarze wiejskim wystawiamy domek, dostajemy surowce, tyle. Natomiast w obszarze miejskim, jeżeli wystawimy domek, uruchamiamy akcję z tego pola i z każdego innego heksa, z którym nasz domek sąsiaduje. Co więcej, większość tych heksów odpala się ponownie dla wszystkich domów, które już stoją. Czyli jeżeli mamy jakąś taką sytuację i zielony postawi tutaj swój domek, to on odpali budowę architekta. Następnie sprawdzamy, fioletowy również odpali budowę architekta, ale te dwa domki, te dwa pola nie odpalają się ponownie, czyli zielony dostanie kartę celu, ale już te dwa budyneczki się nie odpalą. Zatem budowanie w mieście ma taki fajny myk w postaci, jeżeli gdzieś się zbuduje pierwszy, to potem mam szansę za darmo wykonywać tę samą akcję kolejny raz, jeżeli ktoś tam się dobuduje. I tak gramy do momentu, aż gracze nie wyłożą wszystkich swoich domów na planszę. Kiedy to się stanie, liczymy punkty. W jaki sposób? Bardzo prosto. Patrzymy, kto ile ma zdobytych punktów w trakcie gry. Sprawdzamy nasze cele specjalne, kto ile punktów dostał za nasze cele. Sprawdzamy najdłuższy ciąg naszych budynków połączonych murami i za ten ciąg dostajemy punkty, za każdy element w tym najdłuższym ciągu oraz dostajemy za każdy domek, który mamy przy katedrze, dostajemy punkty za zestaw wino, olej, srebro po cenie rynkowej. I tak wygląda Ragusa. Prosta, bardzo prosta mechanicznie gra z ciekawym w środku kombinowaniem. Myślę, że można to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy, wiecie już, jak wygląda Ragusa, mniej więcej jak się w nią gra. Czas powiedzieć wam, co myślę o tej grze, co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. I jak zwykle zaczynamy od pozytywów. Pierwsza rzecz, która naprawdę bardzo przypadła mi tutaj do gustu, to fakt, że ta gra jest prosta mechanicznie. Tutaj nie ma tony różnych mechanik, które muszą się ze sobą zazębiać. Tutaj tak naprawdę stawiamy domek na planszy i wykonujemy akcję związaną z heksami, na których ten domek postawiliśmy. Albo zwiększamy liczbę zasobów, albo wykonujemy jakąś akcję z miasta. Koniec. Tak? To jest cała mechanika. Kładę domek, robię akcję, dziękuję. Więcej jakby tutaj mechanicznie się nic strasznego nie dzieje. Jasne, trzeba pamiętać o tych zasadach budowania domków, że trzeba mieć odpowiednią liczbę drewna, żeby budować na wsi, trzeba mieć odpowiednią liczbę kamienia, żeby budować w mieście. I ta taka gdzieś tam troszkę sprzeczna z logiką miejscami zasada, która mówi, że drewno bądź kamień pozyskane w trakcie budowy może być użyte do zapłacenia w cudzysłowie kosztu tejże budowy. Ale poza tym jednym takim, wiecie, uszkiem, które gdzieś tam może kłuć,
ta gra mechanicznie jest niezwykle, niezwykle prosta. Ale pomimo tego, że gra jest mechanicznie prosta, to druga rzecz, która mi się tutaj podoba, nie jest prostacka. Bo jest tutaj mnóstwo miejsca na kombinowanie. W jaki sposób się rozbudować? Jasne, trzeba zacząć rozbudowę na tych terenach wiejskich. Dopiero potem przejść do miasta. Ale kiedy przejść do miasta? Czy najpierw rozbudowywać się na wsi, zdobywać większą liczbę zasobów, aby potem wejść do miasta, nie martwić się znowu o ewentualny powrót na wieś, żeby dobierać sobie, nie wiem, czy to kamienia, czy to jakichś innych zasobów, które będą nam potrzebne do produkcji. Czyli najpierw się tam nachapać, potem zejść do miasta i odpalać akcje, i to wszystko budować, i rozwijać się w dosyć szybkim tempie, ale troszeczkę później. Czy robić to partiami? Złapać trochę zasobów, pójść szybko do miasta, coś tam zrobić, dorzucić zasobów, wrócić do miasta. Kiedy budować w mieście? Jak budować w mieście? Ponieważ akcje w mieście są odpalane dzięki innym graczom również. Tak? Jeżeli gracz zbuduje się na akcji, w której my mamy swój domek, to również będziemy mogli ją wykorzystać. Gdzie zbudować się pierwszym? Gdzie dać możliwość, żeby inni gracze uruchamiali nasz domek później? Gdzie samemu odpalić innego gracza? Kiedy nam się to opłaca? Kiedy nie? Jak budować mury? Jak budować bramy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie statki kupować? Decyzji w Ragusie naprawdę jest sporo. I choć gra gdzieś tam z wierzchu wydaje się powtarzalna, no bo mapa się nie zmienia, tak? Ona jest zawsze taka sama, domki stawiamy zawsze w tych samych miejscach, to jednak kolejność, kto gdzie domek położy, w jakiej kolejności będą się odpalały akcje, jak będziemy budować bramy, jak będziemy budować domy, co tam się będzie działo, jakie statki wyjdą, jakie będziemy mieli cele. To wszystko na tyle jest w stanie zmienić tor gry, tak? To jak ta gra się toczy, to w jaki sposób my będziemy podejmować decyzje, że zupełnie nie czuć powtarzalności związanej z tym, że cały czas kładziemy te same domki na tę samą planszę, w te same miejsca, które robią zawsze to samo. Zatem to mi się naprawdę podoba. Ona jest prosta mechanicznie, jak już powiedziałem, ale nie jest prostacka. Ma wystarczającą ilość głębi i możliwości kombinowania. A do tego, co jest kolejną, trzecią rzeczą, która mi się podoba, to nie jest jakaś mega skomplikowana gra. To nie jest gra, która będzie nam prostowała zwoje, nad którą będziemy siedzieli, nie wiadomo ile liczyli, kombinowali, sprawdzali miliony możliwości. Nie, to jest dość lekka gra euro. Ona, ja bym był w stanie ją nawet nazwać momentami rodzinną. No, może nie jakoś mega rodzinną, tak? Ale to jest gra, do której można posadzić, moim zdaniem, w miarę świeżych graczy, żeby to sobie ogarniali, żeby sobie mogli w to pograć. I dadzą radę, moim zdaniem. Może nie jest to gateway, ale gra drugiego kroku już moim zdaniem jest. I co jest też istotne, to jest naprawdę bardzo szybka gra. Na 4 osoby godzinka, może nawet poniżej, jesteśmy w stanie rozegrać i nie gramy na pałę. Tak? To nie, dobra, tu pach, pach, dobra, skończmy to. Nie, to jest kombinowanie, to jest sprawdzanie. To jest, wiecie, szachowanie się w miejscach, gdzie tutaj jakieś zasoby i tak dalej, ale w 4 osoby spokojnie poniżej godziny jesteśmy w stanie zejść. I to mi się również bardzo podoba. To jest przyjemne, lekkie euro, które zamyka się w bardzo rozsądnym czasie. I do tego bardzo przyjemnie się skaluje, bo bardzo ładnie działa zarówno na jedną osobę, bo jest tutaj możliwość grania solo. Bardzo ciekawa układanka logiczna. 2, 3, 4 osoby. I to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie działa. Nie zagrałem tylko w 5 osób, ale jestem w stanie powiedzieć, że
to też nie zabierze nam zbyt dużo czasu. Może tu już się przebije godzinę, ale nie sądzę, żeby to było jakieś dramatyczne przeskoczenie, wiecie, z godziny do półtorej albo prawie dwóch. Sądzę, że te pięć osób również spokojnie, ładnie się zamknie w godzinie, nie wiem, 10, coś takiego. Tak przypuszczam. Kolejna rzecz, która mi się podoba i o której muszę powiedzieć, to jakość wykonania tej gry. Sporo drewna, bardzo spodobały mi się te tekturowe miseczki, pudełeczka, w których każdy gracz dostaje swoje komponenty. Karty na oznaczanie liczby, zasobów, planszetki, na których zaznaczamy sobie liczbę tych towarów, które produkujemy. Może troszeczkę mógłbym, wiecie, pomarudzić na te przezroczyste łezki, którymi to wszystko zaznaczamy, bo czasami wystarczy coś potrącić i ta łezka zjeżdża. Ale to jest, wiecie, to nawet nie wrzucam tego w coś, co mi się nie podoba, bo no bywa, czasami bywa tak, czasami bywa inaczej. Plansza naprawdę bardzo ładnie wygląda, ten pejzażyk taki, to miasto. Plansza w ogóle jest dwustronna, z jednej strony ładnie widać grafikę, z drugiej strony ta grafika jest na mieście, zwłaszcza stłumiona, żeby wydobyć pola i to, co one robią, tak? Więc naprawdę ta plansza wygląda ładnie. Gra może sama w sobie jakby mocno wzroku nie przyciąga, kiedy leży na stole. Ona generalnie wygląda jak każde inne euro, w którym wystawiamy domki. Ale kiedy przy niej siedzimy, naprawdę, naprawdę to jest przyjemne. Ładnie się z tym obcuje, tak? Fajnie się z tym obcuje, ładnie to wygląda, jest po prostu przyjemne dla oka. No i ostatnia rzecz, która przypadła mi tutaj do gustu, to cała zabawa z punktowaniem. Nie wydaje mi się, aby w Ragusie była strategia wygrywająca, aby była możliwość grania na jakąś konkretną rzecz i wygrywania zawsze, wszędzie, z każdym o miliony lat świetlnych, tak? Jasne, są momenty, gdzie wydaje się, że ktoś idąc w ten kawałek rozgrywki zrobił dużo lepszy biznes niż inni gracze, ale potem to się jakoś tak wszystko ładnie rozpływa z końcowym punktowaniem, gdzie bierzemy pod uwagę to, co działo się jeszcze w mieście i inne rzeczy, że nagle okazuje się, że ludzie, którzy o czymś zapomnieli, nawet, tak, że po prostu o czymś się totalnie zapomniało, nie zwróciło się uwagi na jakiś jeden konkretny element ważny, czy też ludzie, którzy poszli w zupełnie inne rzeczy, są w stanie nadgonić, są w stanie wygrać, są w stanie stworzyć konkurencję i nie ma tutaj takiej rzeczy, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby była jedna ścieżka do wygranej, że jak nie zrobisz tego, to zapomnij, że wygrasz. Nic tutaj takiego po prostu nie zauważyłem. No dobra, wiecie już, co mi się podoba w Ragusie. Czas powiedzieć, co mi się w tej grze nie podoba. I w zasadzie jest jedna taka rzecz. I mówiłem już o tym, że w pewnym sensie to mi się podoba, bo podoba mi się wykonanie tej gry. Podoba mi się plansza, ale plansza jest też tym, co mnie drażni. Ponieważ tak, plansza jest dwustronna, na jednej stronie jest ładna grafika, gorzej widać pola, gorzej widać ikony i tak dalej. I faktycznie widać je gorzej. Tam się trzeba dobrze przypatrzeć, trzeba pamiętać, co, gdzie, który heks robi i jak robi. Natomiast druga strona ma przynajmniej grafikę miasta taką stłumioną, przyciemnioną i bardziej wyeksponowane miejsca na domki, bardziej wyeksponowane ikony mówiące, co dzieje się na danym heksie. Nadal jednak jest to na tyle kiepsko wyeksponowane, słabo widoczne, że przy ciemniejszym świetle, przy słabszym oświetleniu, no pewnych rzeczy po prostu na tej planszy nie widać. I trzeba się nachylać, trzeba naprawdę sporo pamiętać. W pierwszej naszej partii nie zauważyliśmy, zupełnie zapomnieliśmy i nie zauważaliśmy tego, że na dwóch polach są ikony przekreślone, że nie, te pola się po prostu nie odpalają dla pozostałych pionków.
Zapomnieliśmy o tym po lekturze instrukcji, a na planszy po prostu tego nie widzieliśmy, że jest ta czerwona ikonka. Naprawdę uważam, że ta plansza no, mogłaby być chyba lepiej zrobiona. Lepiej widoczne rzeczy. Jasne, ta jedna strona, która jest, wiecie, bardzo ładna dla ludzi, którzy doskonale pamiętają, co gdzie się robi, co gdzie się ustawia, okej. Ale dla tych, którzy dopiero zaczynają, ta druga strona mogłaby być nawet troszeczkę bardziej schematyczna. No nie wszystko musi zawsze, wiecie, mieć piękne obrazki. Jak już robimy planszę dwustronną, to ta druga strona niech faktycznie będzie bardziej schematyczna dla tych, którzy się uczą dopiero grać i jeszcze nie znają wszystkich miejsc i wszystkich możliwości gry tak doskonale. Także to w zasadzie jest jedyny mój negatywny komentarz dotyczący tej gry. Jedyna rzecz, która mi się tutaj jakoś nie spodobała i wpływała negatywnie na odbiór całej rozgrywki. No dobra, skoro zatem już wiecie, co mi się w grze podoba i co mi się w grze nie podoba, czas to podsumować, więc ty pytania, ty odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Ragusy ubrane w moją BGG-ową ocenę? No i muszę wam powiedzieć, że dla mnie Ragusa to jest 8,5. Naprawdę podoba mi się ta gra. Bardzo lubię w nią grać. Kiedy ktoś zaproponuje rozgrywkę w Ragusę, nie odmówię. Sam bardzo chętnie zaproponuję. Bardzo dużym plusem, tak jak już powiedziałem, dla tej gry jest fakt, że jest szybka. Ona się bardzo szybko kończy, a daje sporo możliwości kombinowania. Do tego jestem w stanie wyjąć ją w niemal każdym towarzystwie. Tak? To nie muszą być zatwardziali gracze. To mogą być osoby początkujące plus. Mogę im pokazać coś nowego właśnie dzięki Ragusie. Szybciutko poustawiamy sobie domki, porobimy akcje, pozbieramy surowce. Szybko się ją rozkłada, dość szybko się ją tłumaczy, szybko się gra i szybko się składa. I miło się przy niej spędza czas. Można pokombinować, ale równocześnie, tak jak powiedziałem, nie niszczy mózgu, nie powoduje, że istota szara wypływa nam uszami i nosem. Naprawdę bardzo przyjemnie przy niej spędzam czas i bardzo, bardzo chętnie znowu do niej usiądę. Na początku spotkania, pod koniec spotkania, prawdopodobnie po czymś bardzo, bardzo ciężkim, może już nie, ale na spotkaniu, gdzie mamy serię lżejszych gier, to Ragusa może spokojnie nawet wjechać na koniec. Jestem w stanie do niej usiąść i przez tę godzinkę naprawdę przyjemnie się bawić. Także Ragusa dla mnie 8,5 i pierwszy raz chyba powiem to zdanie. Jestem w trakcie, w cudzysłowie, walki, może walka to jest źle powiedziane, ale jestem w trakcie rozmów z polskim wydawcą o możliwość patronatu medialnego, bo naprawdę Ragusa bardzo mi się podoba i chętnie obejmę ją patronatem, jeżeli tylko mi się to uda, więc to możecie sobie dorzucić tę moją chęć, to moje staranie do finalnej oceny. Pytanie numer dwa. No i teraz jak zadać to pytanie? Czy kupiłbym tę grę? Czy żałuję kasy wydanej? Dorwałem ją na mathandlu, tak jak powiedziałem. Sprawdziłem sobie, prześledziłem historię tego mathandlu. Wydaje mi się, że wymieniłem ją za, w cudzysłowie oczywiście, bo to mathandel, ale dostałem ją w łańcuchu za zewnętrzne rubieże. Nie żałuję tej wymiany, zupełnie nie żałuję wymiany oddania zewnętrznych rubieży i tego, że dostałem za nie Ragusę. Zupełnie. Poszukałem też Ragusy w sklepach i znalazłem ją za 215 do 220 zł. I muszę wam powiedzieć, że to jest cena, przy której lekko bym się zawahał. Poniżej 200 poniżej 200 prawdopodobnie szybciej bym sięgnął do portfela, że tak się wyrażę. Ale te 215-220 zł to jest taka granica, gdzie miło mi się w to gra. Naprawdę gra mi się podoba. Fajnie wygląda w środku, ale 215
to chyba trochę inny jakby w moich, wiecie, w mojej głowie przedział cenowy. To coś innego powinno być w środku. Prawdopodobnie bym się zastanowił, gdyby była w sklepach poniżej 200, nie wiem, 190, coś takiego, to szybciej, spokojnie szybciej bym sięgnął do portfela, nawet pomimo tego, że to jest, nie wiem ile, 25 zł różnicy, tak? Ale to jest ten taki psychiczna bariera, jeżeli chodzi o cenówki. I pytanie numer 3. Czy Ragusa zostaje w mojej kolekcji? No jak najbardziej zostaje. Zostaje, bo tak jak powiedziałem, bardzo mi się podoba, ja lubię w nią grać, chcę ją wyciągać na stół i mam nadzieję, że często na stół będzie wychodziła. Co prawda recenzentowi ciężko się wraca do gier, które leżą u niego na półkach i po prostu chciałby zagrać dla przyjemności, bo rzeczy do recenzji jest cała masa. Ale mam nadzieję, że z Ragusą będzie mi się to udawało, bo tak jak powiedziałem, szybko wchodzi na stół, szybko się ją rozkłada, szybko się gra i przyjemnie się w nią gra. Także Ragusa w mojej kolekcji zostaje i mam nadzieję, że będzie dużo grana. I to tyle na dzisiaj. Zanim standardowa formułka pożegnania, to szybka informacja na temat mojego ćwiczenia z samodyscypliny czy też samokontroli. Mam wrażenie, że mi wyszło, że mi się udało, nie licząc tego fragmentu nagrania, gdzie pokazuję wam zasady Ragusy, bo tam jeszcze nad sobą nie pracowałem w ten sposób, ale te pozostałe części to już były z ćwiczeniem i mam wrażenie, że mi się udało nad sobą zapanować w pewnej sprawie. Ciekawe, czy wpadniecie, o co mi chodziło. Jak nie, to w następnym materiale pewnie opowiem, o co chodzi. Także tak. Ale na zakończenie, jak zwykle, bardzo dziękuję, że tu jesteście, że to wytrzymujecie, że dojechaliście do tego momentu i nie usnęliście, chyba że was teraz właśnie obudziłem. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki są w opisie do tego materiału. Do tego, jeżeli lubicie to, co robię, to zasubskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie. Czemu nie? To nic nie kosztuje. Jeżeli bardzo, bardzo podoba wam się to, co robię i nie możecie żyć bez moich filmów, to zerknijcie na Patronite. Może przyjdzie do głowy wam mnie wesprzeć w ten sposób. To już trochę kosztuje, ale jesteście w stanie dołączyć wtedy do grupy naprawdę pozytywnie zakręconych ludzi, rewelacyjnych ludzi, którzy również mnie wspierają. Ale również zapraszam was do tego, abyście zaglądali do innych recenzentów. Tych, którzy kręcą wideo, tych, którzy piszą na blogach, tych, którzy robią podcasty, bo warto dowiadywać się o grach planszowych z różnych źródeł. Może ktoś zjedzie Ragusę, może ktoś zauważył coś zupełnie innego niż ja. Zajrzyjcie, może ktoś ją zrecenzuje i dowiecie się innych spraw. Ale przede wszystkim zachęcam was do tego, abyście grali, dużo grali, namawiali innych do grania, no bo to jest rewelacyjna rzecz. Już powoli można, wiecie, nie tylko w domu samemu, albo gonić dzieci, czy żonę, czy partnera, czy partnerkę, męża i tak dalej. Grajcie, dużo grajcie, bo to jest świetna rzecz. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.